To, że Claude ma w tym momencie najlepszy czat sztucznej inteligencji, to jeżeli jesteś na bieżąco z światem AI, z pewnością już wiesz. W tym wideo chcę Tobie jednak pokazać nowość, która jest dostępna w wersji Claude Premium, czyli projekty. Jeśli masz wykupioną subskrypcję, to tutaj powinna Ci wyskakiwać wtedy taka informacja, żeby przetestować właśnie możliwość projektów. Czym właściwie są te projekty? No, w skrócie mówiąc, jest to taka alternatywa dla GPT-sów. Jeżeli używałeś czatu GPT w wersji czwartej, czyli w tej wersji pro płatnej, to było coś takiego jak GPT-sy. Wcześniej były to pluginy. Idzie o to w taki sposób, że były to specjalne czaty szkolone w jakimś tam konkretnym zakresie. Tak? Czyli na przykład czat przygotowywał specjalne na przykład strategie do zagrania w szachy, albo uczucie języka, albo wyjaśniał jakieś algorytmy, albo pomagał tworzyć grafiki, czy też je edytować. I wiele, wiele innych takich tematycznych rzeczy. Jeżeli chcesz zgłębić ten temat, bo masz ChatGPT Premium, to wrzucam Tobie też link w opisie albo tu podpinam w karcie do wideo, w którym wspominałem o moim zdaniem najlepszych, najbardziej przydatnych różnych takich właśnie GPT-sach. Okej, stwórzmy więc tutaj swój projekt. Pokażę Ci krok po kroku, jak to zrobić. Więc tutaj w bocznym menu wybieramy projekty albo możemy kliknąć właśnie tutaj w ten komunikat, jeżeli jeszcze jest dostępny. Zależy wiadomo, kiedy będziesz używać kiedy będziesz oglądać ten film. Ok, no i zróbmy sobie w takim razie, że chcemy sobie to teraz przetestować. Więc wróćmy jeszcze raz tutaj do widoku projekty. I zobacz, w tym miejscu mamy od razu widok właśnie projektów, które już wcześniej zostały stworzone. Ja na przykład stworzyłem sobie hook generator, generator hooków. A także stworzymy to teraz właśnie za chwilkę, tylko trochę bardziej okrojoną wersję, taką specjalnie na to wideo, żeby Ci pokazać, jak to w ogóle działa. Ok, więc klikamy sobie w tym miejscu tutaj właśnie Create Project. Co ciekawe i w sumie ważne, może być to dla Ciebie też bardzo istotne, to te projekty, które będziemy tutaj tworzyć, mogą działać również w języku polskim. Tak więc to, że tutaj większość jest napisana po angielsku, nie znaczy, że ten nasz projekt nie będzie mógł działać w języku polskim. Nawet będzie działał i moim zdaniem często zadziała tutaj lepiej niż GPT-s. Ok, nazwijmy go sobie, jak ma się nazywać. Powiedzmy, że będzie to nasz generator tytułów. Tutaj dajemy sobie jakiś opis. Powiedzmy, żeby ten opis był testowy projekt na potrzeby filmu na YouTube, myślnik, generator tytułów, AI. Dobra, robimy AI, super, i robimy teraz Create Project. I to w zasadzie tyle, jeżeli chodzi o taką podstawową konfigurację. Nasz projekt, można powiedzieć, że byłby już gotowy, ale w tym momencie niczym by się nie różnił od zwykłego czatu. Co więc trzeba tutaj zrobić? No, w przypadku tworzenia GPT-sa jesteśmy prowadzeni krok po kroku od wymyślania jakichś tam właśnie ikonek, poprzez nazywanie go i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jesteśmy bardziej tak prowadzeni przez czat. Tutaj trzeba było to uzupełnić, no i jest to gotowe. Zerknijmy tutaj właśnie do prawej kolumny, jak to w tym miejscu tutaj wygląda, bo są tutaj bardzo ważne dwa miejsca, z których trzeba skorzystać. Pierwsze miejsce, no to mamy tutaj bazę wiedzy, tak można było to tutaj nazwać. No jak to działa? Tutaj możemy dodać jakieś materiały, tak? Czyli mogą to być właśnie na przykład jakieś pliki PDF, mogą to być jakieś arkusze kalkulacyjne, zależnie od tego, co chcesz, aby wykonywał właśnie ten twój projekt w cloud. Tak więc jeśli masz jakąś specjalistyczną wiedzę, na przykład nie wiem, bazę obsługi klientów, tak? No to możesz mu to wrzucić i na tej podstawie prosić go, żeby szukał powiedzmy podobnych klientów, albo żeby, jeżeli masz jakąś specjalistyczną wiedzę z zakresu, nie wiem, jakiejś obsługi maszyny albo jakiegoś projektu, to też możesz go wyszkolić tylko na tej właśnie twojej wiedzy i kazać mu z niej korzystać. Ja dla przykładu wrzucę tutaj e-booka, którego pobrałem. Poszukam sobie w Google jakiegoś e-booka copywriterskiego, pierwszy z brzegu e-book. Kliknijmy więc tutaj w dodaj content, no i mamy możliwość wklejenia tekstu, albo możemy z urządzenia przesyłać jakiś plik. Ja tak jak wspomniałem, pobrałem sobie właśnie wcześniej PDF-a, więc go tutaj wrzucam. W tym miejscu będzie to jakiś e-book. On jest dość obszerny, bo jak dobrze pamiętam, ma tam niecałe 100 stron, tam 92-94 stron. No więc zobacz, jeżeli na 94 strony książki zajęło nam to 24%, to znaczy, że możemy zrobić 4 razy więcej, czyli około 300-500 stron. Myślę, że wiadomo, zależy od wielkości pliku pewnie i tak dalej, ale tego typu książkę będzie, myślę, można tutaj sobie to przetworzyć, książkę, no, albo jakieś dane. Mówię o tym, żebyś wiedział, po prostu wiedziała,
jakiej wielkości dane mogą być tutaj właśnie jako baza wiedzy, z której może to korzystać. No dobra, i co mamy dalej? Dalej mamy coś takiego jak custom instructions, czyli to jest właśnie to, co w czasie GPT ustawiamy jako specjalistyczne działanie tego promptu. No albo custom instructions indywidualnie pod ciebie. Także na przykład, żeby zawsze mówił do ciebie po imieniu, albo żeby coś tam robił, po prostu co ma robić, jak ma się zachowywać ten konkretny czat. Więc kliknijmy sobie w to pole i zobacz. I w tym miejscu mamy już powiedziane właśnie, jak ma być to stworzone, co mamy tutaj napisać i jak to powinno mniej więcej wyglądać. Tak jak wspomniałem, ja już przygotowałem sobie wcześniej tutaj taki prompt właśnie pod tworzenie hooków, czyli takich chwytliwych haseł na rozpoczęcie wideo, czy też na przykład tytułów na artykuły, czy jakieś posty, więc przygotujmy sobie to i powiedzmy sobie to tutaj wkleję. W skrócie mówiąc, mówię mu tutaj, że jest ekspertem od copywritingu i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jak chcesz, możesz sobie to przypisać. Oczywiście, jak chcesz, możesz sobie to też skopiować. Ważne elementy, na które tutaj zwracamy, na początku poproś użytkownika o temat i krótkie jego opisanie, tak? No bo jeżeli ma podać jakiś hook, to nie może sobie wymyślić tego od czapy, że tak powiem, spróbuj koniecznie wypić litr wody, to będziesz lepiej sprzedawać, tak? Byłoby to totalnie bez sensu. Dlatego musi zapytać użytkownika, co ma, czego ma dotyczyć dany temat. No, chyba oczywista sprawa. Następnie, żeby to przeanalizował dokładnie, wiadomo, to jest tutaj bardzo potrzebne, a następnie ma zaproponować 10 oryginalnych właśnie takich pobudzających emocji i tak dalej, tematycznych hooków. Ja wspomniałem jeszcze w mojej później dokładnej wersji, podałem mu przykłady, tak? Oczywiście on tutaj będzie bazował na podstawie tej książki, w której, w skrócie mówiąc, na tyle co na nią zerknąłem, były opisane różne techniki sprzedażowe, kilka schematów, jak budzić emocje i tak dalej, więc mam nadzieję, że on z tego skorzysta, że będzie wiedział, o co chodzi. Co ciekawe, książka jest po angielsku, więc powinien w sumie ją rozumieć bardzo dobrze, ale zaznaczam to po to, żeby powiedzieć, że będziemy tutaj działać na dwóch językach, tak? Ja mu daję instrukcję po polsku, a tam są instrukcje, znaczy książka treści jest po angielsku. I ostatni element, czyli jeśli nie jesteś pewny, tak, czego dotyczy, jak ma to działać, jak wyglądać, ma zadać pytania. Zaraz to też przetestujemy, zobaczymy, jak to działa, więc zróbmy sobie tutaj, zapisz nasze dodatkowe instrukcje, nasz sposób działania. No dobra. Teoretycznie nasz czat jest już gotowy. No i możemy z nim tutaj normalnie rozmawiać, tak jak z każdym innym czatem, czyli możemy tutaj dodać content, możemy tutaj zadać pytania, możemy robić różne inne rzeczy. Spróbujmy więc stworzyć pierwszy szczyt, pierwszy hook. Jeśli śledzisz mnie na YouTubie, oglądasz i tak dalej, na Instagramie, na przykład TikToku, to wiesz, że rzucam tam także szybkie, krótkie porady, na przykład ze sztuczną inteligencją, czy też na przykład trikami na iPhone'a. Tak więc rzućmy tutaj tylko hasło trik na iPhone'a. Bez żadnego sugerowania, że ma to dotyczyć oszczędności baterii, czy jakichś wakacyjnych i tak dalej, tylko trik na iPhone'a i zobaczymy właśnie, czy on sobie poradzi z tym i zada mi te pytania, aby doprecyzować temat, czy też wymyśli po prostu od razu już temat. Więc wpisujemy. Trik na iPhone'a. Super, przywitał się z nami fajnie, ale widać, że nie zrozumiał tego polecenia, więc bardzo fajnie. I tu mamy od razu pytania, na które chcielibyśmy odpowiedzieli. Czy chodzi o konkretny model iPhone'a, czy ogólnie takie, czy trik jakiś związany po prostu z iPhone'ami, tak? Powiedzmy, że to będzie jeden, napiszemy ogólnie trik na iPhone'y, tak? Więc lecimy, udzielimy tych odpowiedzi, przejdźmy sobie ten proces po to, żeby później zobaczyć właśnie, jakie są efekty. Żeby wiedzieć później, czy ten efekt nas zadowala, czy jednak można było to robić od początku. Jeszcze tutaj warto dodać, dlaczego w ogóle warto tworzyć te swoje projekty, czy swoje GPT-sy, bo pomijając wyjątki, o których wspomniałem wcześniej, czyli że dajesz mu konkretną wiedzę, która jest na przykład zamknięta w twojej firmie, tak, czy w twoim projekcie, na przykład instrukcję działania jakiejś maszyny, to możemy mu dać z góry jakieś instrukcje, żeby się on właśnie jakoś zachowywał, tak? Czyli na przykład no nie wiem, chcesz czatować w jakiś sposób, żeby odpowiadał ci bardzo konkretnie, bardzo krótko, tak? Żeby dawał możliwie jak najkrótsze odpowiedzi jednozdaniowe. Albo może chcesz właśnie, żeby odpowiadał do ciebie, nie wiem, żeby ci motywował do działania i był nieco wulgarny w tym kierunku, tak? Żebyś wziął się w garść i zaczął zasuwać, a nie to jest trudne, wiem, że dasz radę. No, rozumiem, co chodzi. W taki sposób można dodawać instrukcje i zamiast za każdym razem tworzyć tego typu prompt, który przed chwilą wkleiłem, i go tworzyć, pisać na nowo i prosić, a teraz podaj mi 10 przykładów na artykuł, no to wrzucamy to, mamy gotowe i teraz możemy podawać tylko i wyłącznie od razu tytuły. Dobra, lecimy już z wykonaniem tego czatu. Więc tak, jeden trik na każdego iPhone'a. Dobra, dwa.
Powiedzmy, że w drugim przykładzie będzie to tematyczna wskazówka, czyli na przykład wakacyjna. Więc powiedzmy tutaj: wszyscy właściciele iPhone'ów wyjeżdżający właśnie na wakacje. To na koniec widzisz, fajnie mamy też podpowiedziane, czego ma dotyczyć ten trik, tak? Czego on dotyczy. I może bezpośrednio tutaj nie trafił, bo chodziło mi o trik związany z wakacjami, ale dał mi do myślenia, tak? Że rozumiem teraz, o co chodzi i jakie muszę dać tutaj wskazówki dla tego czatu. I to, co przemyślisz, czym on cię teraz zainspiruje, możesz mu dać lepsze odpowiedzi, a on da ci lepsze wyniki. Więc napiszmy tutaj w takim razie, że trójeczka. Jest to trik, jak oszczędzić nerwy i pieniądze podczas wyjazdu na wakacje. Dobra, dajemy mu enter, no i czekamy oczywiście chwilkę, co z tego wyjdzie. Tutaj się numerki trochę pomyliły, bo było być 3.1, się trochę źle sformatowało, ale mniejsze. Dobra, dziękuję za te dodatkowe informacje i tak dalej. I mamy tutaj podane nasze prompty. Odkryj sekretną funkcję iPhone'a. Okej, fajne. Trafia w temat, ale czy jest jakieś ekstra związane z tym tematem? I jeszcze nie do końca, ale myślę, że nieźle. Wakacyjny stres? Fajnie, myślę, że to jest tematyczne. Jak najbardziej, pewnie go nawet wykorzystam za chwilkę, więc sobie to zapiszę. Zadanie mamy w zasadzie zakończone. Mam nadzieję, że teraz już wiesz, jak stworzyć właśnie taki projekt. Dodam tobie tylko tutaj na koniec jeszcze, jak inaczej można z tych projektów korzystać. Pierwsza opcja to była właśnie poprzez wejście tutaj w zakładkę projekty, no i wybranie naszego nowego projektu. Tak, mamy tutaj generator tytułów. Druga opcja jest taka, kiedy po prostu sobie czatujesz normalnie z Claude'em, a następnie tutaj możesz sobie po prostu wybrać użyj projektu, use a project. Klikamy w tą opcję i masz tutaj wszystkie swoje projekty. Co mega fajne, mamy tutaj opcję też wyszukiwania. Tak, widzisz, ja tutaj mam w zasadzie tylko 3 projekty, a w zasadzie swoje 2, a tutaj mamy dalej instrukcję, jak z tego korzystać. No ale zakładając, że tych projektów masz 100 czy 1000, no to można go sobie tutaj łatwo wyszukać, co myślę, że też jest znaczącym, fajnym ułatwieniem. Okej, myślę, że to jest tyle już na ten temat, jak właśnie sobie z tym poradzić, jak stworzyć własnego czata w Claude, własny projekt. Jeśli masz jakiekolwiek pytania z tym związane, śmiało zadaj je w komentarzu. Do zobaczenia w kolejnym wideo. Cześć!